Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Wysokiej Izby projekt ustawy, który zmierza do przywrócenia poprzednio obowiązujących zasad dotyczących przechodzenia na emeryturę. Przede wszystkim dotyczą one obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obniżenie wieku emerytalnego, czy tego efektywnego wieku przechodzenia na emeryturę, nie jest równoznaczne z tym, że te osoby będą musiały na tą emeryturę przechodzić. Tutaj jeszcze raz należy podkreślić, że w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy oraz aktualnej jego wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy, osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być dla pracodawcy tym kryterium, które spowoduje, że pracownik utraci pracę. Natomiast te zmiany prawa, które zostały wprowadzone w 2012 roku, które zmierzały właśnie do wydłużenia okresu, w którym ktoś będzie aktywny zawodowo, do wydłużenia tego okresu aktywności zawodowej do 67 lat, zostały wprowadzone przede wszystkim bez jakiejkolwiek konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Ponadto były wprowadzone wręcz w tempie ekspresowym. Badając czas, w jakim doszło do wprowadzenia tych zmian, niespełna miesiąc Sejm obradował nad uchwaleniem ustawy wprowadzającej te zmiany. Pominięcie tutaj głosu społecznego, zwłaszcza możliwości wypowiedzenia się obywateli, spowodowało wielki sprzeciw. Również został odrzucony przez Wysoką Izbę, wówczas obradującą, wniosek pochodzący od obywateli o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zmierzającego do ustalenia, czy rzeczywiście chcą obywatele reform zmierzających w tym kierunku, zmierzających do podwyższenia wieku emerytalnego. Natomiast samo podwyższanie wieku emerytalnego nie może być lekarstwem na zapaść Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To nie taka metoda. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że choć wydłuża się oczekiwana długość życia, nie jest to oczekiwana długość życia w dobrym zdrowiu. To są często osoby, które będą musiały dłużej pracować, chociaż mają gorszy stan zdrowia. W ślad za wydłużeniem tego okresu aktywności zawodowej nie poszły żadne zmiany zmierzające do tego, żeby doprowadzić do wzrostu efektywności systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza opieki nad pracownikami, którzy mają powyżej 60 roku życia. Kolejny problem nowy, który zaobserwowano, zwłaszcza w 2015 roku, to o ile globalnie nastąpił spadek bezrobocia, w grupie osób w wieku okołoemerytalnym nastąpił wzrost tego bezrobocia. Wzrost zwłaszcza w grupie pracowników, którzy mają, czy potencjalnych pracowników, mających 60 i więcej lat. W związku z tym nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu w postaci zwiększenia dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejny problem, który tutaj się pojawił, który również nie był wzięty pod uwagę w momencie wprowadzania reformy, to jest wzrost ilości osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne. Ten wzrost spowodował również zwiększenie wydatków. W dalszym ciągu ten postulat zmierzający do zwiększenia dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych również z tego powodu nie został osiągnięty. Zróżnicowanie wieku kobiet i mężczyzn w wieku przechodzenia na emeryturę nie stanowi również przejawu dyskryminacji z dwóch powodów. Po pierwsze, jak wskazał w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku, jest to tak wyraz zmierzania do zapewnienia sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza z uwzględnieniem ról, które kobieta pełni w życiu rodzinnym, w życiu społecznym. Po drugie, nie jest to również dyskryminacja wtedy, kiedy kobieta nie jest zmuszana do przejścia na emeryturę. Kobieta, która osiągnie wiek 60 lat, będzie mogła sama zadecydować, czy jest w stanie, ma siły kontynuować swoją aktywność zawodową. Nowelizacja zaproponowana przez pana prezydenta porządkuje również te kwestie, które zostały wywołane poprzez zmiany wprowadzone ustawą z 11 maja 2012 roku.
Przede wszystkim zmierza do likwidacji emerytury częściowej, gdyż te osoby, które w tej chwili mają prawo do pobierania emerytury częściowej, będą miały prawo do pełnej emerytury. Również obniża wiek możliwości przejścia w stan spoczynku dla sędziów i prokuratorów, który poprzez nowelizację został podniesiony do 67 roku życia. Również wprowadza zmiany w emeryturach dla rolników, również obniżając ten wiek, w którym będą oni mogli przechodzić na emeryturę. W opinii pana prezydenta podwyższanie wieku emerytalnego jest tylko próbą maskowania problemów związanych z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, z wypłatą emerytur. Te zmiany powinny być systemowe. Po pierwsze, powinny one uwzględniać stan zdrowia zainteresowanych, więc również zmierzać do poprawy jakości i ilości świadczonych usług ze środków publicznych. Po drugie, te zmiany powinny również zmierzać do aktywizacji na rynku pracy, tak żeby te osoby, które znajdują się w wieku okołoemerytalnym albo te, które chcą dalej pracować, miały taką możliwość. W tej chwili ta możliwość jest im ograniczona. Dziękuję bardzo.